Wojciech Ćwiertniewicz. Malarz krakowski. W Krakowie równo 50 lat. Mieszkam. Od dyplomu 40 lat mija w tym roku. W pracowni, w której jesteśmy, jestem też 40 lat. Olimpia była łatwa do przekonania, do wystawiania tych nowości moich. Dobrze to wspominam. Nie były to duże wystawy, bo lokal nigdy nie był duży, ale myślę, że przez to były może mocniejsze. Jestem malarzem, chociaż próbowałem różne inne rzeczy robić. Przez jakieś 20 lat coś tam pisałem codziennie, dziennik. Robiłem też filmiki, ale uważam się za malarza tylko i wyłącznie. Pracownia dla mnie jest najważniejsza. W pracowni powstaje sztuka. Malarz maluje obrazy i stara się, żeby obrazy były sztuką. Ale co to jest sztuka? Sztuka, jak mówią filozofowie, to ucieleśnienie znaczenia. Czyli ucieleśnienie znaczenia dla malarza to jest po prostu obraz. Wszystkie sensy, które próbuję złapać, sensy w życiu, próbuję przerzucić na płótno. Właśnie je ucieleśnić, ponieważ artysta według mnie musi tworzyć przedmiot sztuki. Dla malarza to obraz, jak powiedziałem. I w tym obrazie ta sztuka jest lub nie jest ucieleśniona. Ucieleśnione znaczenie, ucieleśniony sens. Sens życia artysty, sens i znaczenie ta życia. Znaczenie życia, które po 40 latach pracy tutaj, nie wiem czy się pojawia, bo to nie ode mnie zależy oczywiście. Trochę potrafię już ocenić swoją pracę. Wiem, że nie wszystkie obrazy, które tworzę, są sztuką, ale niektóre wierzę, że są. Że przybliżają mnie do tego, co ja uważam za sztukę. Że ucieleśniają znaczenie artysty. Bez artysty nie ma sztuki. Pracuję codziennie i nie mam żadnych planów. Wychodząc z domu, bo od pewnego czasu nie mieszkam już w pracowni. Nie wiem, co będę robił, ale wiadomo po chwili, że to będzie wynik tego, co było wczoraj, dzień wcześniej, chwilę wcześniej. Jest jakiś ciąg, to pewne. Natomiast wolność powoduje, że jestem trochę nieprzytomny, idąc rano do pracy, ponieważ sztuka to praca. Przede wszystkim praca. Przede wszystkim praca może niezbyt ciężka fizycznie, bo nie jestem rzeźbiarzem, tylko malarzem, ale ciężka, ponieważ obrazów jest stworzonych, wybitnych, bardzo dużo, a każdy malarz chce zrobić coś lepszego od tego, co było. Oczywiście nowość też ma znaczenie. Uważam, że w sztuce najważniejszy jest artysta, czyli jego życie. No, dosyć banalne, co czasami widać w sztuce. Mam nadzieję, że to nie zraża widzów, ponieważ życie jest dosyć banalne. I właśnie umiejętność pokazania banalności życia wydaje mi się najważniejsza dla sztuce. Malarze fantastycznych historii. To nie mój świat. Zawsze interesowałem się figurą. Wydawało mi się, że abstrakcja to nie jest mój świat. Ale w sposób dosyć delikatny dotarłem i do abstrakcji. Malarz jest tego typu człowiekiem, że kocha kolory, ale też się męczy. Oko malarza potrafi być zmęczone. I wtedy w zależności od potrzeb, albo szuka koloru, albo gasi kolory,
rezygnuje z koloru, ale działa ciągle z kolorem. Kolor dla malarza to oczywiście farba, różne farby, pędzel, płótno. I maluje. Co to jest, co w tej chwili robię? Nie wiem. Na swój użytek nazywam to surrealizmem.